My łączymy się teraz z mecenas Agnieszką Mitręgą z Kancelarii Grabowski i Wspólnicy. Witam bardzo serdecznie panią mecenas. Dzień dobry państwu. Łączymy się po to, żeby dowiedzieć się, jak to właściwie jest z tym insider tradingiem. Jak on jest w polskim prawie zdefiniowany? W polskim prawie insider trading nie jest wprost zdefiniowany. Jest zdefiniowany przez odniesienie do regulacji europejskich, które w Polsce są również obowiązujące i częściowo implementowane do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. A na gruncie regulacji europejskiej, którą jest rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku finansowym, tak zwane Market Abuse Regulation, czyli w skrócie MAR, wykorzystanie informacji ma miejsce wówczas, kiedy osoba, która ma dostęp do informacji niejawnych, wykorzystuje te informacje w celu nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na własny rachunek bądź na rachunek osoby trzeciej. I tutaj rozporządzenie o nadużyciach na rynku finansowym rozróżnia różne sytuacje, czyli po pierwsze wykorzystanie informacji, po drugie rekomendowanie użycia informacji innej osobie i po trzecie bezprawne ujawnienie takiej informacji. No więc jeśli spółka rośnie w piątek o 7%, a w poniedziałek okazuje się, że będzie wielkie przejęcie i rośnie o 36%, to jest wykorzystanie informacji pani zdaniem, czy nie jest pani mecenas? Jak by to pani oceniła? Znaczy sam fakt wzrostu akcji nie oznacza, że informacje zostały już wykorzystane, tak? Na pewno każda sytuacja musi być zbadana indywidualnie w odniesieniu do spółki publicznej, ponieważ spółki publiczne mają szereg obowiązków informacyjnych. W sytuacji, o której pan redaktor wspomina, przedmiotem badania będzie na pewno, czy spółka w sposób uprawniony skorzystała z możliwości opóźnienia informacji poufnej. Jak można wyczytać z dzisiejszego raportu bieżącego, informacja o transakcji była spółce znana od 10 sierpnia, natomiast na jej publikację spółka zdecydowała się z opóźnieniem i dokonała tego w dniu dzisiejszym, powołując się na szereg okoliczności przemawiających za tym, że takie opóźnienie było uprawnione i zgodne z rozporządzeniem MAR. I pewnie tym okolicznościom będzie się przyglądała między innymi Komisja Nadzoru Finansowego, badając, czy ewentualnie mogło dojść do nadużyć na tym polu i do wykorzystania informacji niejawnych przez osoby, które były w ich posiadaniu, zanim informacja publicznie stała się wiadoma publicznie. I prawdopodobnie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, pierwszy krok w tym sprawdzaniu to będzie sprawdzenie, kto tak naprawdę składał zlecenia kupna. Na pewno tak. Zastosowanie regulacji marowskich jest bardzo szerokie, tak? Czyli tutaj nie ograniczamy się tylko do kręgu osób, które wprost były w posiadaniu informacji niejawnych, czyli tak naprawdę tak zwanych pierwotnych insiderów, którymi są pracownicy spółki, członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, prokurenci i inne osoby bezpośrednio powiązane ze spółką, ale tutaj możemy również poszukiwać takich osób w kręgu wtórnych insiderów, czyli osób blisko powiązanych z pierwotnymi insiderami. No i tutaj oczywiście pytanie, jak daleko można dotrzeć do takich osób, które tych transakcji dokonywały i w jaki sposób można dojść do powiązań z osobami, które były w posiadaniu informacji o planowanej transakcji. Pani mecenas, takie pytanie nam się zrodziło w redakcji. Jeśli ktoś po prostu usłyszał plotki powtarzane w jakimś środowisku, niezwiązany bezpośrednio z firmą, niezwiązany z firmami, które obsługują transakcje. No i po prostu pomyślał sobie,
może w tym coś jest i kupił, złożył duże zlecenia, kurs wzrósł, to będzie wypełniało te definicje rozporządzenia Marowskiego, dyrektywy Marowskiej? Według mnie nie, tak, ponieważ skorzystanie z plotki, która się pojawiła na rynku, nie jest jeszcze przestępstwem, tak? Do spekulacji na rynku dochodzi na co dzień. Natomiast przedmiotem zbadania przez komisję powinna być kwestia, dlaczego i w jaki sposób ta plotka wypłynęła, tak, do portali. Pani mecenas, zostało nam bardzo niewiele czasu. W Ameryce idzie się za to do więzienia, w Europie? W Europie również. Tutaj na szczeblu krajowym można ustanowić sankcje za przestępstwo wykorzystania informacji nieujawnych. I w przypadku polskiej ustawy o obrocie sankcje są znaczne. Jest zagrożenie finansowe grzywną do 5 milionów złotych albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat lub obie kary łącznie, co wydaje się wysokim zagrożeniem. Powinno odstraszać, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję. Pani mecenas Agnieszka Mitręga z Kancelarii Grabowskiej Wspólnicy była naszym gościem i przewodnikiem po meandrach insider tradingu. Dziękuję serdecznie.